Siemanko, witam was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj niestety będzie bajzel w garażu. Kiedyś ktoś się mnie pytał, czy mam Basshana 200. No nie jest mój, ale jest. Jest Basshan 200. Niestety jest w strasznie kiepskiej kondycji. Jeździł na nim brat, który ma tą ZK 125. Opony to jest mój pomysł. Jest naprawdę chyba najlepsze opony z najlepszą przyczepnością, jakie możecie dobrać do Basshana 23 na 10,5 dziesiątki. To są chyba najlepsze opony, jaka marka Sunf. Już są zjechane. Na początku było bieżnika tyle co tutaj, praktycznie tak ze 2 cm bieżnika, ale braciak zjechał już je dość ostro. Kupiłem mu te opony, bo nie mógł ze mną pojeździć, jak jeździłem moim quadem KLF 300 4x4. No nie mógł za bardzo ze mną ujechać, więc doszedłem do wniosku, że mu kupię te opony. No i nie był to głupi wybór. Przyczepność była strasznie kolosalnie, o kolosalnej różnicy. No i teraz tym Basshanem spokojnie jeździć jak quadem 4x4, po prostu jak się ładnie przygazuje, odciąża się przód i idzie przez każde błota. Po prostu czasami to nawet silnik nie wyrabia, po prostu przymula silnik. Pasowałoby inne przełożenie. Dobra, przechodzimy do tuningu MRF-a. Nie mam RC niestety, poszło już na sprzedaż. Sprzedałem za 3,5 tysiąca złotych. No dość sporo na nim straciłem, no ale trudno, no. Potrzebowałem pieniędzy, więc sprzedałem za tyle, a nie więcej, więc omówimy to mniej więcej na moim motorze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Naprawdę mam takie problemy z internetem, że myślałem, że będą filmiki codziennie po tych zawodach i to wszystko, ale no niestety, jak pewnie widzicie, nie wyszło to za bardzo. Nie wyszło to, bo internet mnie naprawdę dobija. Dobija mnie. Dobra. Cóż, tu jak widzicie, filtr, nie wiem, czy będzie to widać, filtr po jednej jeździe na zawodach, cały brązowy, jeden kurz. Dobra, od czego zaczniemy? Najbardziej popularnego tuningu, jaki wszyscy montują do swoich, na przykład RC, czyli na przykład Outer Rotor Kit, czy ORK, jak to mówię w skrócie, i wałek Z40 w głowicy. Dobra, co do wałka Z40, zwiększa to, powiem wam, zwiększa to moc. Pit Bike Rider miał u siebie zamontowane ten zestaw, a ja miałem zwykły wałek w swoim RC i była, naprawdę powiem, że była różnica. A co ten wałek daje? Po prostu zawory otwierają się troszkę delikatnie więcej, przez co motor dostaje więcej powietrza i więcej ogólnie dawki paliwowo-powietrznej. I tak samo jak patrzyliśmy na te krzywki na zwykłym wałku i na wałku Z40, to zawory są dosłownie minimalnie dłużej otwarte. Co tak samo zwiększa napełnienie i ogólnie przelot spalin przez ogólnie przelot z ogólnie sprawność silnika po prostu zwiększają, nie? Więcej paliwa zaciąga i tak samo łatwiej wyrzuca te spaliny z komory spalania. Przez co motor może być głośniejszy i no ogólnie będzie głośniejszy na pewno motocykl przez to. Dobra, i co się wchodzi w skład tego wałka Z40? Wchodzi w skład to wałek, ogólnie sam wałek z łożyskami, jak i twardsze sprężyny. I tu można się doczepić tylko i wyłącznie do tego, iż po całej eksploatacji na tym wałku Z40 jest to tuning, mogę powiedzieć, że nawet dobry, bo daje wam tam troszeczkę więcej mocy. No nie, znowu nie wiadomo ile, ale jest odczuwalny skok. Motor się lepiej wkręca, w sensie
lepiej się kręci na obrotach, nie ma już takiej odciny jak na RC na standardowym wałku. No i tu jest ten problem. Tu jest problem taki, że jak są twardsze sprężyny, zawory się więcej otwierają, ten zawór bardziej klepie, po prostu klepie bardziej. No i przez co skraca się żywotność ogólnie samych zaworów, uszczelniaczy zaworowych, ogólnie uszczelniaczy zaworowych i zamki na zaworach. To jest też bardzo istotna sprawa, że zamki na zaworach też właśnie dostają bardzo w dupę. I przez co gradził na wałku Z40, tak wam powiem, trzeba częściej regulować zawory. Zauważyłem to, jest to potwierdzone, że na wałku Z40 motor ogólnie potrzebuje częściejszej regulacji zaworów niż na zwykłym, standardowym wałku. Mam nadzieję, że się zrozumieją, bo to mogę pokręcić troszeczkę. Z gadania nie jestem za dobry. No i właśnie radziłbym na to zwracać uwagę i regulować te zawory troszeczkę częściej, ogólnie kontrolować ustawienie zaworów u siebie na wałku Z40. No. Jak jeździcie dużo na zawodach, dużo pałujecie tego pita, to tak samo jak będziecie robić coś przy cylindrze, warto sprawdzić, odpiąć te zawory i sprawdzić, jakie są krawędzie. Nie wiem, gdzie są te Pitbike Ridera zawory, ale naprawdę były tak ostro wyklepane po roku jazdy, że szkoda gadać. W szczególności tam chyba był wydechowy albo ssący, jeden albo drugi, nie wiem dokładnie który, ale był strasznie, mocno był wyklepany. No i wymieniał u siebie przed sprzedażą. Dobra, no myślę, że to tyle będzie, no. Szybsze zużycie ogólnie będzie zaworów na wałku Z40 i łańcuszek rozrządu się też będzie mocniej się będzie wyciągał. Szybciej się ogólnie wyciągnie niż na standardowym wałku i sprężynach, bo sprężyny twardsze, to logiczne, że działa to wszystko pod większym obciążeniem i łańcuszek się też szybciej troszeczkę wyciągnie. No, ja dla niektórych, bo niektórzy może nawet nie myślą o tym, ale łańcuszki od rozrządu też się wyciągają i też po pewnym czasie wymagają wymiany. Nie tylko wymieniamy tłoki i cylindrę, ale wymieniamy tak samo właśnie zawory, wymieniamy tak samo łańcuszki rozrządów. No niestety to w czterosłowie dochodzi parę elementów, które wymagają wymiany. To oczywiście cały czas wszystko tyczy się do ludzi, którzy naprawdę ostro piłują swoje pitbajki, bo jak się jeździ tak bardziej spokojnie, to naprawdę może ten pitbike dość sporo wytrzymać na takim zestawie. Następnym zestawem jest Outer Rotor Kit. Insert Rotor Kit, ja nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, pewnie widzicie zdjęcie teraz na ekranie. Nawet mi nie biorę go pod uwagę, naprawdę nie biorę go nawet pod uwagę, bo jest to totalna porażka. Pitbike Rider jeździł na tym i magnesy odleciały od magneta. Ogólnie wszyscy, na wszystkich tych cewkach się luzy porobiły, tracił iskrę, ciężkie odpalanie, miał problemy z odpalaniem. Normalnie paranoja była. Paranoja i trzeba było co chwilę tam regulować przerwę trzeba było regulować na impulsatorze. Szkoda, naprawdę, nawet jakby ktoś myślał o zakupie tego, totalnie odradzam, żeby nawet nie brać tego pod uwagę. Dobra, na Outer Rotor Kit na co trzeba zwracać uwagę? Ogólnie tylko na jedną bardzo istotną rzecz, bo nieraz się z tym spotkałem, na grupie nawet można było wyczytać. Pitbike Rider też miał z tym problem. Musicie śrubę osadzić na jakimś mocnym kleju do śrub, jak zakręcacie magneto, bo strasznie ono się lubi popuszczać. Nawet jak ja miałem przez chwileczkę Outer Rotor Kit u siebie, nie założyłem na kleju do śrub, ale dowaliłem mocno, mimo to popuściła mi się śruba. Ale na szczęście jeździłem krótko i nie zerwało mi klina na wale, ani nie uszkodziło mi wału. I bardzo się z tego powodu cieszę, że tam kuknęłem jeszcze,
zauważyłem właśnie, że mi się śruba popuściła i na to naprawdę radzę zwracać uwagę. Nie wiem, przez co to jest spowodowane, ale masakrycznie się śruby popuszczają na UTerrotor Kit. Dlatego na kleju do śrub, nie na tym może najmocniejszym kleju, ale na jakimś mocnym kleju do śrub, co do koloru, to też tam za bardzo wam nie powiem, no, o jakim kolorze będzie klej do śrub, bo to zależy od marki, bo kolorami tam oznaczają ogólnie siłę tego kleju. No i pamiętajcie, dokręcajcie śrubę tą na wale na kleju do śrub, żeby nie mieć potem tego problemu, bo jak wam zetnie klina, rozwali wam gniazdo na wale, wał do wymiany i potem tylko możecie mieć pretensje do siebie, że żeście tego nie osadzili na głupim kleju. Naprawdę. To przed tym was przestrzegam. No jak ktoś miał taką sytuację, możecie wypowiedzieć się w komentarzu i przestrzec innych, że jest to prawda. Dobra. Następna wada, jaka jest według mnie tego UTerrotor Kit, albo tym, co ja mam w tym silniku, czyli jeszcze lżejszym kołem zamachowym, znaczy jeszcze lżejszym magnetem, to jest od silnika 170 Kajo. Tylko że ta 170 Kajo potrzebuje już inną instalację i inny moduł zapłonowy. Aby ktoś chciał już zamontować do swojego pitbike'a, to musiałby jeszcze doliczyć koszta instalacji i koszta modułu zapłonowego. Czyli tak jakby co przestrzegam. Na UTerrotor Kit nie trzeba nic zmieniać. Standardowa instalacja od RC spokojnie wydoli i standardowy moduł tak samo wydoli. Pamiętajcie o tym. No, jaki jest następny minus tego? No plusem mogę powiedzieć tyle, że motor rzeczywiście wkręca się szybciej na obroty i szybciej z nich schodzi. Ale mogą występować trudności z odpalaniem, jak i mogą występować takie problemy, że pitbike będzie odbijał w kopek. Plusem jest to, że motor się wkręca szybciej na obroty, szybciej z nich schodzi, ma, można powiedzieć, lepszą reakcję na gaz, ale na tym się zalety kończą. Wchodzenie na obroty może być zaletą, ale schodzenie z obrotów już tak nie za bardzo, ponieważ czasami jak wejdziecie ostro w zakręt, żeby się odbić od bandy, to ten motor, mogę wam powiedzieć, że z doświadczenia wam powiem, że idzie gorzej niż na standardowym magnecie. Jest to zasada taka jak w papaju, w esioku, czyli zasada na kole zamachowym, że nim cięższe koło zamachowe, w sensie magneto w tym przypadku to będzie robiło za koło zamachowe, po prostu pozwala nam to na mocniejszy, ogólnie określa nam to, nie wiem jak to powiedzieć, przez co jest ogólnie mocniejszy duch w pitbike'u i gorzej jest go udusić, zadławić w tym stylu. No. Jakbyście mieli w esioku lekkie koło zamachowe, to naprawdę ten esiok nie chodziłby tak jak na tym większym, po prostu szybciej by go, łatwiej byłoby go udusić i ogólnie słabszy by był, tak wam powiem. Tak samo jest w takim pitbike'u. Nim cięższe koło zamachowe, macie mocniejszy dół w pitbike'u, gorzej jest go udławić, ale za to minusem będzie, że wolniej się wkręca na obroty. Ogólnie, bo trzeba rozpędzić tą masę ogólnie, trzeba ją rozpędzić i będzie się wkręcał wolniej wolniej będzie się wkręcał na obroty, ale za to będzie trzymać te obroty pewniej. Dlatego ja w swoim pitbike'u pojeździłem chwilę na UTerrotor Kit w Enduro. Oczywiście podkreślam, że na Enduro jeździłem. No i nie byłem zbytnio zadowolony, bo rzeczywiście czułem różnicę. Nie miałem oczywiście zamontowanego wałka Z40, tylko miałem sam UTerrotor Kit wtedy. I czułem, że pitbike już nie ma tej takiej mocy. Szybciej ogólnie mi gasnął. Łatwiej było go udusić, ale oczywiście nie zgodzę się z tym, fajnie wchodził na obroty momentalnie, wkręcał się, ale znowu jak było coś ciężej albo co, to już nie było tego efektu jak na standardowym magnecie. Dlatego z powrotem powróciłem do standardowego magneta.
Dla ciekawostek, jakby ktoś nie wiedział, w dwu suwach enduro przeważnie ludzie montują jeszcze takie specjalne dociążenie na magneto, właśnie żeby podbić ten dolny moment obrotowy, bo dwusuwy właśnie mają słaby dolny moment obrotowy. Nie wiem, mogę mylić trochę pojęcia, ale ogólnie, że słabe są, dopóki nie wejdą w to rezo. I właśnie dociążenie koła zamachowego, w sensie dociążenie takie, kupują specjalne dociążenie magneta. Możecie to sprawdzić, że was nie cyganie, że jest coś takiego, ludzie to montują i rzeczywiście to zdaje egzamin. Wolniej się wtedy taki dwusuw wkręca na obroty, ale jak już się wkręci, to idzie jak przecinak przez tereny enduro. No. Co jeszcze? Czyli tak, tu mamy magneto, wałek, chłodnica. Mogę też omówić ten tuning. Większa chłodnica na przykład oleju. Jest to, mogę wam powiedzieć, opcja do 140 pojemności. No raczej niewymagana, ponieważ ta 140 się wam tak nie za bardzo, niezbyt gotuje. Nie gotuje się ona tak jak te wyższe pojemności na silnikach Kalix. Na przykład tak jak ja mam tutaj 170 pojemności, to po prostu bez chłodnicy, nie wiem, z 5 minut i potem jak zgasnął mi pitback, to już nie odpaliłem, bo tak go zagotowało. Dlatego zamontowałem większą chłodnicę i jest totalna różnica. Do RC raczej bym te pieniądze odłożył na inny tuning, bo ale to jak ktoś lubi, komuś się podoba, to oczywiście zamontuje, nie? Tylko mówię, że to już jest taki bardziej bajer do 140 RC. Ogólnie do silnika 140 to już jest taki bardziej bajer niż tuning, ta większa chłodnica. Następne, co przechodzimy, jest to gaźnik. Próbowałem, jak wiecie, u mnie bardzo dużo było odcinków o gaźnikach. Dużo strasznie kombinowałem. No i w RC, na przykład silniku, chodziło mi najlepiej, ogólnie pit bike chodził mi na gaźniku standardowym. Naprawdę, mówiłem wam, że najlepiej, najlepsze osiągi. Najlepiej się zbierał, najrówniej chodził, najmniej awaryjny był na standardowym gaźniku Mikuni 25. Ustawienia gaźnika to miałem leciutko tam pozmieniane, już nawet nie pamiętam, co tam za bardzo zmieniałem w nim, w gaźniku, jakie tam aranżacje były. Na pewno dyszę zmieniłem na 105, tylko że dyszę zmieniłem dlatego, bo miałem Airbox, ale na gąbkowym spokojnie dysza 95 wyrabiała. Wystarczało. To była tylko właśnie kwestia idealnego ustawienia, czyli żeby na świecy, jak świecę odkręcicie, była kawa z mlekiem, czyli taki brązowy nalot na elektrodach świecy. No i tyle. No. Mi się wydaje, że standardowy gaźnik jest ok, jak najbardziej ok. Molkt 26 miał tam problemy na średnim zakresie tych obrotów. Tak lekko się pitbike przydławiał, z tego co zauważyłem. A na Mikunie 25 wchodziło wszystko idealnie, na każdej partii obrotów. Wchodził, schodził z obrotów, nie dławiło mi, nie strzelało mi z wydechu. Przez te 9 miesięcy co jeździłem, nie wiem, nawet więcej niż 9 miesięcy co jeździłem na RC, nie wypaliło mi siatki w wydechu, bo miałem wszystko idealnie ustawione. Co? I tyle. Tyle będzie w temacie ogólnie gaźnika i tuningu tego. Co do filtra powietrza, ja oczywiście kombinowałem przy swoim z airboxem, bo naprawdę jeździłem po ciężkim terenie, po takim błocie, wodzie, po rzeczkach. No i nie miałem wtedy, przez to, że miałem airboxa, no nie miałem żadnych problemów. Tylko że jest jeden problem, iż ja swojego airboxa przerabiałem, w sensie rozepchałem bardziej dolot, ten cały kruciec, co jest dolotowy, to porozpychałem go tak, żeby jak najwięcej powietrza mi przepływało ogólnie przez ten filtr.
i żeby mi się nie zakleszczała ta guma od temperatury, jak i dołożyłem taką dodatkową przesłonę na filtrze, żeby mi wyłapywało takie pyły, jak tutaj mam teraz filtr oblepiony takim piachem i tym wszystkim, to wszystko mi się zaczynało na pierwszej warstwie i ona była sucha, ona nie była nasączona niczym, ona była po prostu sucha. No i potem tylko brałem ten filtr z wierzchu, przeczepywałem lekko, zakładałem znowu i hej, i dalej upalałem, nie? No, dobra. No i Airbox czy gąbkowy filtr? To zależy gdzie jeździcie. Jeździcie po takich zwykłych, taki zwykły przejazd rekreacyjny po wsi, myślę, że gąbkowy filtr wystarczy. Latacie tak po takim cięższym terenie, po jakichś błotach, po naprawdę takim ciężkim terenie, no myślę, że warto byłoby się zaopatrzyć w jakiegoś airboxa. Teraz troszeczkę tak już airbox nie jest już oczywistym wyborem, bo przebili cenę dwukrotnie. Za moich czasów to były te airboxy po 50 zł, a obecnie jak patrzyłem, to już są stóweczkę. No ale za stówkę to już kupicie sobie parę gąbkowych filtrów i choćby nawet na jednym przejeździe to wymienicie sobie ze 2-3 razy. Mi się wydaje, że już ten airbox nie jest takim znowu oczywistym wyborem, skoro trzeba go też lekko przerobić, żeby to wszystko idealnie chodziło. No, czyli jakby to rozpychałem, nie? Tak jak mówiłem wcześniej. Dobra. No tyle będzie raczej o silniku. Ten cały tuning, nie ukrywajmy, każdy jeden koń mocy, każde podwyższenie ogólnie mocy silnika wpływa na całe ogólne zużycie. Może wam niezbyt, nie wiadomo ile naświetliłem a propos tego silnika. Jest tu bardzo dużo opcji takich, jak ogólnie jeszcze bardziej zwiększyć sobie moc przy takim silniku, na przykład porting głowicy, poprawienie troszeczkę tych kanałów, ale oczywiście to nie róbcie sobie tego sami, bo możecie naprawdę jeszcze pogorszyć niż ulepszyć cały ogólny efekt. Tuningowe moduły zapłonowe, co tu jeszcze? Krótce o większej średnicy, jest naprawdę jest tego multum. Naprawdę multum, na przykład zakładacie gaźnik 26 mm, to też warto byłoby założyć krócie o większej średnicy, żeby był większy ten przepływ tego powietrza. Co tam, no, na pewno dużo zapomniał wam powiedzieć, zawsze tak na poczekaniu musiałem sobie na kartce wszystko napisać. Powiem wam jeszcze parę takich pierdółek. A propos zawieszenia, kiedy warto byłoby zawieszenie zmienić? Czy RC, czy RCZ? Mi się wydaje, że takie latania spokojnego po lesie, tak sobie enduro pośmigać, polatać po wiosce, spokojnie, standardowe zawieszenie z RC wystarcza. Ale z własnego doświadczenia wam powiem, iż jakbyście chcieli już polatać po torze, tak ostro po torze polatać, to już niestety zawieszenie z tego RC z brakiem regulacji już nie jest takim oczywistym wyborem. No, to co ja tutaj mam, zawieszenie w tym pitbike'u, a w RC jest kolosalna naprawdę różnica w skakaniu, nieskakaniu, lataniu po nierównościach. Po prostu mogę sobie je przystosować pod moją masę, dosłownie pod moją masę i jeździ mi się na tym jak na normalnym krosie. Wszystko wybiera ładnie, skakać można też daleko, nie dobija do zera, chyba że się źle wyląduje. No i tyle. Kwestia przełożeń, tak samo może kiedy omówię to o przełożeniach, bo to też jest ciekawa sprawa, bo można sobie dobrać przełożenie na szybkość, można sobie dobrać przełożenie na moc. Co się stanie, jak założymy mniejszą albo większą zębatkę z przodu? O jeden, nawet ząb. Co się stanie, jak założymy z przodu większą lub mniejszą zębatkę, tak samo. Co, no i tyle będzie chyba. No, troszeczkę zlamił ten odcinek, ale ważne, że jest. W przyszłości wam jeszcze opowiem, jak to było na tych zawodach w Rzeszowie.
jak mi się jeździło, co tam udało mi się wywalczyć. No, bo zaspoileruję, albo jak wiecie, lub nie, zająłem 3. miejsce w klasie Open Pro, tej najlepszej. No nie jechałem jeszcze zbyt... Mam dużo zastrzeżeń, popełniłem bardzo dużo błędów, no ale właśnie udało mi się zająć dobre miejsce. No Pit Bike Riderowi, no niestety nie udało się, no miał problemy z pitem. Awaria, ale i tak się fajnie bawiliśmy. No, to wam tam pokażę, co tam udało mi się wygrać, co tam dostałem, bo zanim zająłem jakiekolwiek miejsce na pudle, to zawsze się zastanawiałem nad tym. I myślę, że w przyszłości, jak będę zajmował jakieś miejsca na pudle, to też zrobię wam relację, co ja tam dostałem. Co ja tam dostałem, żebyście też wiedzieli, co na takich zawodach można wygrać. Ktoś to wreszcie musi nagrać, nie? Dobra, to do następnego odcinka. Na razie. Trzymajcie się. Hej. 3, 2,